Cześć, Jacek z tej strony. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć dlaczego w ogóle znalazłem się na YouTubie i co spowodowało, że podjąłem taką decyzję, żeby iść w takim kierunku, a nie innym i jak rozwijała się moja droga jako fotografa. I tutaj głównie głównie, głównie chodzi o to, że jestem osobą bardzo nieśmiałą Dlatego postanowiłem być na YouTube. Czy znaczy, cały ten proces polega na tym, że YouTube, pomimo tego, że jest to domena publiczna i ja się wystawiam publicznie z, ze wszystkim, co robię do Was, to z drugiej strony to wszystko tworzę na własnych warunkach, we własnym czasie. I w zaciszu własnego domu jest to wszystko nagrywane w studio u mnie. Nie jest dyktowane praktycznie niczym innym niż tylko tym, co ja sobie narzucę. Oczywiście, jak przekroczyliśmy pewien próg na Patronite, to filmy pojawiały się dwa razy w tygodniu, i wtedy ogólnie pierwszym założeniem moim była systematyczność. I Rzucając też film raz w tygodniu, później dwa razy w tygodniu, trzeba na to patrzeć też jako na pracę, dlatego że jest to jakiś wysiłek, który wkładamy regularnie po to, żeby osiągnąć, osiągnąć jakiś cel. W moim przypadku było to stworzenie kanału, który będzie miał taki szeroki zakres wiedzy, jeżeli chodzi o obróbkę. Od tego się zaczęło. I teraz chciałbym to, przynajmniej staram się poszerzać o inne aspekty: recenzje sprzętu, porady fotograficzne, różnego typu sprawy. Także to było takie całe ogólne moje widzimy się, jeżeli chodzi o ten kanał. I ta regularność, ta systematyczność wrzucania filmów sprawiła, że ten kanał się rozwijał, ale i nadal się rozwija, zresztą za co Wam bardzo dziękuję. Tylko chcę Wam jeszcze powiedzieć, dlaczego w ogóle to wszystko y, się stało i dlaczego wybrałem taką drogę, a nie na przykład y, nie robię ślubów jako fotograf. Głównie chodzi właśnie o tego, o czym wspomniałem na początku, że jestem osobą bardzo nieśmiałą i próbowałem robić śluby. Próbowałem. Ze skutkiem takim, że zdjęcia się podobały, ale ja wewnętrznie się czułem źle podczas trwania całego ślubu, w takim sensie, że po prostu za bardzo się stresowałem. I gdzieś tam szukałem tej swojej ścieżki, drogi rozwoju, jeżeli chodzi o fotografię. Z Pauliną, z moją żoną, wtedy dziewczyną, narzeczoną, obecnie żoną. Robiliśmy bardzo dużo zdjęć portretowych. Czasem ktoś przychodził na zdjęcia portretowe, ja też się wtedy bardzo stresowałem. I to było takie, że coś trzeba było z tego robić, tak? To nie mogło stanąć w miejscu i trzeba było się rozwijać. Zdjęcia portretowe oczywiście też dają taką swobodę, że jest to spotkanie sam na sam z innym człowiekiem, a nie z grupą ludzi, także to też jest jakaś zaleta. I to się tak rozwijało, ale zawsze ogólnie swoją wiedzę bazowałem na poradnikach internetowych innych fotografów. I bardzo często oglądałem Creative Life na żywo. Tam po nocach siedziałem. Się chyba tam o 18:20 zaczynało. Do czwartej nad ranem, do 2:00 nad ranem potrafiło trwać. I oglądałem to z podziwem, jak ci fotografowie wszystko tłumaczą. Jak są w stanie to wszystko na bieżąco, na przykład rozwiązywać problemy. I to mi się strasznie podobało. I ogólnie cała taka otoczka, nauczania. To mi się podobało i zawsze też miałem taki powiedzmy nie wiem czy można nazwać to drygiem, ale miałem takie predyspozycje do tłumaczenia komuś czegoś. Lubiłem komuś coś wytłumaczyć, żeby to zrozumiał i też na przykład dawałem korepetycje z języka angielskiego, także gdzieś tam to moje nauczanie we mnie gdzieś zawsze się działo. I no nie ukrywam, że jest to dla mnie wygodna forma rozwoju, dlatego że tak jak wspomniałem, robię wszystko na własnych warunkach, we własnym czasie, we własnym miejscu, to oczywiście wszystko co tworzę no to też doszedłem do tego w jakimś stopniu samodzielnie, po prostu kupiłem jakiś aparat do nagrywania, obiektyw, mam mikrofon zewnętrzny, oświetlenie nowe tełko piękne od Pepper Backdrops. Pamiętajcie, 10% zniżki na hasło Jacek Wufota. <grymne> także te wszystkie elementy sobie dokładam z czasem, to się rozwija. Jakościowo chciałem zawsze sobie to wszystko podnieść, także krok po kroku to się rozwija, ale to jest wszystko tak jak ja zaplanuję, tak jak ja sobie wymyślę i tak jak ja to chcę zrobić. Dlatego jest mi bardzo łatwo, chociaż to nie jest łatwe same w sobie samo w sobie, ale jest mi łatwo to wszystko zorganizować samemu, nagrać się, wyedytować to później i wystawić to do publicznego oglądania, do krytyki, do jakiegoś tam, nie wiem, obejrzenia, nauczenia się czegoś. Także Chciałem zawsze robić warsztaty fotograficzne, chciałem zawsze robić kursy fotograficzne, co teraz mi się udaje. Mam swój sklep w końcu, także te kursy mogę tworzyć. I to była zawsze ścieżka, która mnie fascynowała, i to też pozwala mi unikać kontaktu z ludźmi w pewnym sensie w takim, że nie mam klienta. Ja jestem własny, znaczy wy jesteście moimi klientami, tak jakby, jeżeli, chodzi już... jeżeli już to sprowadzimy do pracy, ale to jest wciąż, jeżeli wy subskrybujecie, to wiecie, co subskrybujecie, wiecie, na jakie treści się zgadzacie, także co ja wrzucę, to to jest mniej więcej w estetyce tego, co wy zasubskrybowaliście. Jeżeli bym nagle zaczął, nie wiem, robić challenge'e, prank'i, gameplay'e, no to wiadomo, że to jest całkiem inny target, ale Wy tu jesteście po to, żeby zyskiwać jakąś wiedzę z dziedziny fotografii retuszu, i to staram wam się przekazywać w ostatnim czasie trochę mniej, bo zaczynam wrzucać też takie filmy, ale myślę, że takie otwieranie się przed Wami też daje nam taką relację, że możemy się lepiej poznać. A co też jest dziwne, bo ja teraz mówię do szklanej, szklanego kółka przypiętego do na czym widzę takie po prostu szklany obiektyw przypięty do aparatu i zwracam się do was, bo wiem w głowie, że to później pójdzie, że wy to będziecie oglądać. To jest takie trzeba to, to też przychodzi z czasem. Nie ukrywam, że przyszło mi dopiero z czasem taka pseudo swobodność, swoboda przepraszam, wypowiedzi. Tak samo teraz nie mam żadnego scenariusza, po prostu chciałem nagrać film, dlaczego YouTube, i po prostu o tym mówię. Ja mam w głowie mniej więcej to, co chcę powiedzieć. I tak samo jest z rzeczami technicznymi, że już byłem na takim poziomie, że potrafiłem komuś coś wytłumaczyć. Prowadziłem bloga, i tam miałem różne wskazówki. Mnie to interesowało, ja wiedziałem, jak to wszystko działa, cały czas się oczywiście uczę. To nie jest tak, że wiem wszystko, cały czas się uczę, cały czas ktoś mi coś podpowie. Natomiast byłem w stanie komuś coś wytłumaczyć w prosty sposób, tak żeby zrozumiał i ja mam satysfakcję z tego, że komuś pomogłem. Oczywiście YouTube pozwala mi też zarobić trochę na tym, niewiele, bo reklamy nie są tutaj jakieś, to nie są jakieś kolosalne kwoty, natomiast też pozwala mi na y, promocję własnego wizerunku. I to też zobaczyłem po pierwszym spotkaniu w Łodzi, kiedy wyszedłem przed obiektyw, pokazałem swoją twarz, i w Łodzi mnie rozpoznaliście na targach, kilka osób. I w zeszłym roku to już w ogóle był szał, jeżeli chodzi o wa wasz kontakt ze mną. Także dzięki wam bardzo za to. I nie ukrywam, że jest to też dla mnie autopromocja. No, bo jest, tak? Jest tutaj ileś tysięcy osób subskrybujących. Może nie wszyscy oglądają każdy film, ale zawsze trafi do kilkuset albo kilku tysięcy odbiorców, którzy to zobaczą. I jeżeli ja powiem, że jest jakiś nowy tutorial na sklepie, to te osoby to zobaczą i jest szansa, że go kupią. Także jest to jakiś pomysł na biznes, jest to jakiś pomysł na autopromocję, ale. Rdzeń tego kanału miał być taki, że jest to kanał, który zawiera porady darmowe dla was. Jeżeli ktoś nie chce kupić czegoś, nie musi. Kanał cały czas będzie się rozwijał, i takie było jego główne założenie, i tak zawsze chciałem robić, że przekazywać wiedzę, niekoniecznie powiedzmy wszystko za pieniądze. Oczywiście jest to mój sposób też na życie, ale Chciałem stworzyć właśnie taki jeden kanał, na którym będzie ogół wiedzy, który, jeżeli ktoś przyjdzie, obejrzy kilkukrotnie jakiś dany zakres z tej dziedziny, z retuszu, z czegokolwiek, to będzie miał podstawy, żeby to wszystko złożyć w całość i ogarnąć to, co potrzebuje. Dlatego, że jeżeli ktoś chce szybciej. Lepiej i dokładniej, to może kupić pełen tutorial. Jeżeli ktoś wie, że ma czas, jest w stanie poświęcić ten czas na praktykę, na próby, na błędy, i samemu dochodzi do różnych wniosków, to obejrzy kilka filmów, wybierze swoje ulubione elementy i samemu stworzy jakąś całość. Bez konieczności jakiegoś takiego jednego większego filmu. Natomiast, oczywiście, ja też osobiście wolę yy, i wiem, że są takie osoby, które muszą mieć pełen film od początku do końca, bo inaczej się w głowie za dużo miesza. I tak na początku na pewno jest, także to też jest, wszystko jest dla każdego. Znaczy, coś dla każdego. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ale cały ten kanał, właśnie jest takim moim małym dziełem, które sobie robię, jak mam wolny czas. Teraz jestem powiedzmy, że nie zajęty niczym. Olek już sobie śpi, Paulina też z nim śpi. Ja siedzę sobie po prostu w studio. No i idealnie jak mówiłem, że Olek już sobie śpi z Pauliną, to Paulina zadzwoniła, że znaczy to jest znak, że po prostu Olek się obudził i no mam go przyjść ululać, bo nie chcę się uspokoić, także... Ale to też jest kwestia po prostu tego, że... Mogłem przerwać nagranie, mogłem iść... Uśpić syna i mogłem wrócić znowu do pracy. I nie wybija mnie to aż tak. A nie zaniedbuję podstawowych obowiązków i jestem wszystko robić w stanie we własnym czasie. Dlatego, dlatego właśnie YouTube, bo daje mi to swobodę działania taką, jaką ja sobie zaplanuję... To jest to, co zawsze chciałem robić, jeżeli chodzi o taki właśnie rdzeń, czyli powiedzmy, nauczanie, warsztaty, tego typu sprawy. No i jest to przyjemna forma autopromocji, nie ukrywam. Także to w sumie tyle, jeżeli chodzi o moje wytłumaczenie. I głównym takim też czynnikiem było to właśnie, że. Miałem problem z wychodzeniem do ludzi, za bardzo mnie to stresowało. Jeżeli miałem jakieś większe zlecenia, powiedzmy, ślubne, jeżeli zbyt mało rzeczy jest pod moją kontrolą, dlatego po prostu ta forma mi najbardziej odpowiada. I mógłbym powiedzieć, że po prostu stworzyłem sobie warunki pracy. Bardziej pod siebie niż jakbym miał szukać jakiejś pracy. Jeżeli chodzi o dodatek, oczywiście, nie pomija moją regularną pracę, ale yy, wydaje mi się, że jeżeli na przykład nie czujecie się w jakiejś dziedzinie fotografii zbyt dobrze, to wydaje mi się, że jest na tyle dużo miejsca i pola do popisu, że możecie przemyśleć to, na czym wam zależy, żeby robić. To, co Wam przeszkadza, przeszkadza, to co Wam odpowiada, i możecie sami stworzyć sobie właśnie takie warunki. Oczywiście, jeżeli chcecie wszyscy nagrywać filmy na YouTube, no to śmiało. Im więcej takich treści edukacyjnych, tym lepiej dla innych. Także zapraszam. Ale jeżeli na przykład jesteście obecnie w jakiejś branży fotograficznej, która Wam nie odpowiada z jakichś konkretnych powodów, ostatnio dostałem właśnie maila. Że wydaje się być osobą taką spokojną, nieśmiałą, a jednak odważam się stawać przed kamerą. No właśnie, chodzi o to, że wystarczająca ilość czynników tutaj w tym momencie jest pod moją kontrolą, że ja w miarę czuję się już opanowany nagrywając te filmy. Na początku też było gorzej i no jest mi łatwiej i ja sobie tworzę te warunki. Dlatego. Tak, właśnie podsumowując, byłem w stanie stworzyć to wszystko samemu i dopasować do własnych wymagań, dzięki czemu cały ten proces jest dla mnie dużo lżejszy, przyjemniejszy i jest to coś, w czym mogę się spełniać. I mam nadzieję, że będę to rozwijał. Ostatnio, oczywiście, wiadomo, mniej regularnie wszystko się pojawia, ale mam nadzieję, że to wszystko będzie się odpowiednio rozwijać i. Będzie szło tylko ku lepszemu. Także dzięki bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że zniedenerwowują Was te przegadane filmy. Jeżeli macie swoje jakieś odczucia, jeżeli chodzi o Wasz rodzaj pracy, który Was na przykład jakoś tam hamuje albo ogranicza, a chcielibyście robić coś innego, dajcie znać w komentarzach. Możemy rozpocząć dyskusję na ten temat. Ja wybrałem YouTube z tych konkretnych względów, które Wam podałem. Na pewno są też inne drogi, ale. Dla mnie to akurat się wydawało dosyć bardzo naturalne. Także taka tranzycja z gadania do samego monitora, do gadania do kamery, wydała się w miarę naturalna i to w sumie tyle. Także nie przedłużając długiego filmu, dzięki jeszcze raz za poświęcony czas i do usłyszeń lub zobaczenia następnym razem. Hej!